obejmował też tutaj tym zakresem pojęciowym tego zwrotu produkty informatyczne. Sprawa dotyczyła literatury i zwykłego tłumaczenia z jednego języka na inny język. Natomiast oczywiście w świetle tego, co powiedziałem, jak najbardziej tłumaczenia z jednego języka programowania na inny język oprogramowania, to już jest opracowanie cudzego utworu. Możemy to zrobić, nikt nam nie może tego zakazać, ale nie możemy tego bez zgody twórcy czy też podmiotu praw autorskich rozpowszechnić. Trochę wyprzedziłem te kwestie związane z tłumaczeniem. Tutaj oczywiście musimy rozróżniać różnego rodzaju czy też typy tłumaczeń, ale one wszystkie kwalifikują się do kategorii tłumaczeń i kategorii opracowań utworów. Czyli niezależnie czy tłumaczymy język oprogramowania na inny język, czy oprogramowanie napisane w tym języku, czy też dokonujemy tak zwanej lokalizacji oprogramowania, czy tłumaczenie przez oprogramowanie z wykorzystaniem jakichś narzędzi informatycznych, ale nie w pełni automatycznie, to cały czas to jest kategoria prawa autorskiego tłumaczenia. I teraz dochodzimy jakby do serca tego, czy też głównego wątku wykładu. Dewelopowanie produktu oprogramowania przez twórców wolnego, otwartego oprogramowania. Najbardziej radosną sytuacją dla pracodawcy jest dzień, w którym przychodzi deweloper i mówi, że on zaoszczędzi 150 godzin całego zespołu, bo ma tam kilka bibliotek w cudzysłowie open source'owych i wydewelopuje ten produkt. Oczywiście ten przysłowiowy CFO, czyli osoba, która zajmuje się finansami firmy, zgodzi się w ciemno, wyda wszelkie możliwe zgody, projekt scenariuszy. Natomiast CTO, ostatnio dość mądre, czy popularne pojęcie, czyli osoba od spraw technicznych, no tutaj zwykle, jeżeli wcześniej nie uczestniczyła w tego rodzaju projektach, to tutaj wystąpi gęsia skórka i w multum znaków zapytania. Bo oczywiście wykorzystanie wolnego, otwartego oprogramowania, czy w firmie, czy prywatnie, czy poza firmą, jest jak najbardziej możliwe. Tylko w przypadku deweloperów musimy mieć na uwadze kilka aspektów, kilka stron tego zagadnienia. Jeżeli jesteśmy pracownikami, pracujemy u kogoś na umowę o pracę, jako programiści, to wszystko, co stworzymy w ramach tej umowy, automatycznie, bez jakichkolwiek formalności, przysługuje pracodawcy. Wszystko, tutaj mam na myśli autorskie prawo majątkowe. I teraz, jeżeli tutaj wy będziecie dewelopowali ten produkt, a w międzyczasie staniecie się pracownikami przykładowo, być może założycie swoje firmy, wtedy to nie będzie miało miejsca, to musicie się zastanowić, na ile możecie coś rzeczywiście samemu dewelopować, czy coś, co będziecie samemu dewelopować, nie będzie wyniesieniem tajemnicy firmy, albo skopiowaniem tego, co robicie w pracy po godzinach. Bo wszystko, co robimy w pracy, co wchodzi w nasz zakres obowiązków pracowniczych, przysługuje pracodawcy. Oczywiście należy to badać, czy też analizować rozsądnie. To nie jest tak, że programista zatrudniony w firmie programistycznej nie może po godzinach napisać swojego oprogramowania i go sprzedać. Jak najbardziej może. Tak, to jest odniesieniem do praw. Czas pracy nie. Kod w takim razie? Kod w jakim znaczeniu? Konkretnie już napisany? No, bo zazwyczaj przykład, który podaliśmy, to ten deweloper rzadko dewelopuje paczkę całkiem osobną, którą potem się wykorzystuje, tak? Czyli zazwyczaj dewelopuje jednak kod, który daje mu do dewelopowania pracodawca. I wtedy jest mowa o tym, że tak naprawdę to pracodawca jest właścicielem kodu dalej. Chodzi mi o rozgraniczenie, tak? Tego, co mówisz, w sensie, okej, okay, ktoś sobie dewelopuje coś poza godzinami pracy, no i teraz skąd mamy wiedzieć, do kogo należy ten kod, tak? W którym momencie gdzieś tak tą cezurę położyć? To znaczy, to sformułowanie poza godzinami pracy, ja bym się posłużył tak umownie. Czy wszystko, co wchodzi w zakres obowiązków pracowniczych, już niezależnie od tego, czy pracownik to robi w tych 8 godzinach, czy poza nimi. Te powinny zazwyczaj poza. To
prawa do wyników tych prac przysługują pracodawcy. To tutaj nie ma wątpliwości. To też nie całe programowanie jako takie, tylko to, czym się w firmie zajmuje. Chociażby projekty, nad którymi pracuje, nawet nieokreślone języki, bo tutaj też można kodować w tym samym języku, w którym się produkuje, a również zupełnie inne rzeczy. Ale wszystko to, co robimy, no w cudzysłowie, w tych godzinach pracy, to jest pracodawcy i nie możemy tego kopiować. Nie wiem, czy to o to chodziło. Trzecim aspektem, czyli tutaj relacja pomiędzy deweloperem a pracodawcą, to jest jedna relacja, a druga relacja to jest to hobby dewelopera, czyli to, co robi już po godzinach, czyli przykładowo jest zaangażowany w jakiś projekt open source'owe i dokonuje swego rodzaju kontrybucji. Bardzo nie lubię się tym sformułowaniem posługiwać, ale nie znalazłem nic lepszego, które by oddawało istotę tego działania, zachowania. Może się spotkaliście z czymś takim. Właśnie. Prawda. Ostatnio kontrybucja coraz częściej się pojawia. Ale to jest brzydkie zapożyczenie. Brzydkie, ale no właśnie. Nie wiem, Kapuskiego niestety. No. Wkład własny jest ładny. Prosty. No i teraz to z takimi wkładami własnymi. Te wkłady własne prawnicze się kojarzą ze spółkami już też przy okazji i tworzeniem korporacji. Ale będziemy się tym posługiwać. Wkłady własne. Znowu musimy rozróżnić, czy te wkłady własne to jest inspiracja pomysłem pracodawcy, czy czymś, co pracownik, deweloper robi po godzinach rzeczywiście. Jeżeli to jest coś, co robi po godzinach, to nie ma żadnego problemu. No i aspekt korzystania z dóbr, czyli analiza licencji. Jeżeli przychodzimy do tego pracodawcy i mówimy mu, że zaoszczędzimy 150 godzin w cyklu przygotowywania produktu, to ten pracodawca powinien dokonać takiej szczegółowej analizy licencji i uprawnień, które dotyczą tych półproduktów, na podstawie których deweloper będzie chciał coś swojego konstruować, tak żeby ten pracodawca na koniec dnia mógł to robić. I to jest też ten element umów kontrybucyjnych. Ten trzeci przykład, o którym Rafał przed chwilą mówił, gdzie mamy hobbystów pracujących po godzinach, ewidentnie po godzinach robiących coś dla społeczności, był mocno widoczny i miał olbrzymi oddźwięk po tym, jak Oracle przejął sam, po tym, co się stało z OpenSolarisem. Wszyscy deweloperzy praktycznie, którzy pracowali nad OpenSolarisem wiele, wiele lat, w momencie jak Oracle przejął OpenSolarisa i go utłukł, dostali, znaczy tego nie wiemy wprost, tak, ale no dostali zakaz pracy nad na przykład Open Indiana albo rozwijaniem repozytoriów Open Solarisa i zniknęli w pewnym momencie. No to chyba nie wzięło się to stąd, że poszli płakać, że już nie ma Open Solarisa samego w sobie jako nazwa, tak? W pewnym momencie wszyscy zniknęli. Szkoda, że dzisiaj Damiana nie ma o tym dużo opowiedział. Zniknęli. Normalnie układ, no, są pracownikami Oracle, Oracle nie rozwija produktu X, więc programistów od produktu X przesuwa się do produktu Y. Ale ewentualnie zwalnia, jeżeli... Ale mówimy tutaj o hobbystach, bo Damian opowiadał o hobbystach faktycznie, którzy po godzinach jeszcze trzepali ostro ten kod, tylko dlatego, że w cudzysłowie kochali, tak? Tego Open Solaris. Kontynuując ten wątek tych wkładów własnych, dokonując tych wkładów własnych, musimy też podpisując umowy z firmami, które angażują właśnie takich wolnych strzelców, musimy mieć na uwadze kilka okoliczności, które będą na pewno analizowane przez te firmy, a jeżeli nie analizowane, to na pewno zastrzegane umowy. Czyli po pierwsze oryginalność pracy. Będziemy musieli gwarantować, czyli przeczytać w cudzysłowie API tego Google'a, czy standardową umowę Canonicala, Apache'a, czy kogokolwiek innego. Będziemy musieli zagwarantować, że to, co my tworzymy na potrzeby tego projektu, nawet tego projektu, który piszemy od północy do trzeciej nad ranem, to jest nasza oryginalna praca, nasz oryginalny wkład. Dwa, ostatnie pytanie, czy pracodawcy będą sobie rozszerzyć prawa do owoców tej pracy. I tutaj zwykle jest to wyjaśniane przez jedną z klauzul, które wykupujemy online, czy też podpisujemy umowę, robimy scanę i wysyłamy do Apache'a. Jest to bardzo ważna kwestia i tutaj przy poważniejszych projektach każda z firm takich większych wymaga umów na piśmie. Czyli to też nas nie powinno dzielić i jeżeli chcemy być fair też względem siebie i mieć zagwarantowaną swoją pozycję,
tak na dobrą sprawę powinniśmy uzyskać zgodę od pracodawcy. Jeżeli czujemy po kościach, że tutaj działamy trochę na styku, że być może pracodawca może mieć do nas jakieś zarzuty, to taką zgodę nam dla własnych potrzeb warto jest uzyskać. Kolejnym elementem takich umów o wkład własny, umów kontrybucyjnych, jest pytanie, czy deweloper będzie sam mógł wykorzystać swój kod. I tutaj mamy do czynienia z dwoma modelami. Jeden model ćwiczy FSF, Free Software Foundation. Jeżeli chcemy coś dewelopować dla Free Software Foundation, przekazujemy wszelkie prawa majątkowe do tego, co wydevelopujemy i praktycznie zapominamy o tym, co wydevelopowaliśmy. Dlaczego tak się dzieje? Uzasadnił to profesor Eben Moglen, który jest osobą, która dużo wniosła tutaj do społeczności open source'owej, jeżeli chodzi o te kwestie prawnicze. On pisał tą licencję GPL. Chodzi po pierwsze o zagwarantowanie pełnej wolności kodu, po pierwsze, a po drugie zabezpieczenie innych deweloperów, żeby uniknąć jakichkolwiek dyskusji związanych, kogo jest kod, na jakich warunkach fundacja może swoje produkty rozwijać i tak dalej. I łatwiej będzie wypełnienie licencji, bo nie musisz łapać tych wszystkich tysięcy deweloperów i pytać, czy 7 lat temu przysłałeś nam te 3 miniki kodu. Czy możemy je, czy zgadzasz się na zmianę licencji, czy też musimy je przepisać? Co często się zdarza, niestety. Jak najbardziej. A druga tego strona medalu jest taka, która uaktywnia się w sądach. Jeżeli w przypadku naruszenia produktu na licencji GPL musielibyśmy połapać tych wszystkich deweloperów i uzyskać od nich zgody, to żadna taka sytuacja nie zostałaby przeforsowana w sądzie. Drugi model, czy deweloper będzie mógł wykorzystywać swój kod, polega na tym, że udzielamy licencji temu większemu producentowi, większemu od nas. Takim modelem posługuje się Canonical. To jest wyjątek właśnie z treści tej umowy Canonicala, gdzie my jako ci twórcy, wkładu własnowicze, inaczej kontrybutorzy, udzielamy Canonicalowi licencji o treści, jak tutaj jest zaznaczone, czyli niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodwołalnej, nieodpłatnej i tak dalej, ale sami również możemy z tych owoców pracy korzystać. To jest oczywiście modelowa umowa, ona może być zmieniana, czyli też warto patrzeć, czy w tych umowach znajduje się to postanowienie tak zwane grantek w stosunku do dewelopera. Jeżeli tak, chociaż nie ma się co oszukiwać, takie postanowienie typu grantek to jest postanowienie dość wyjątkowe, bo jednak producent danego oprogramowania wkłada określone fundusze, określone środki i zwykle chce, żeby ten kod, który jest dla niego tworzony, mógł tylko on wykorzystać. Kolejne pytanie, które może się pojawić przy zawieraniu umowy z przykładowo Apache'em, to jest pytanie, czy udzielimy licencji, czy też przeniesiemy autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji, do wszystkich projektów, które dany producent będzie wypuszczał na rynek, czy też do tego określonego, konkretnego. To wszystko oczywiście wiąże się wielokrotnie z kwestiami wynagrodzenia i też warto na to zwrócić uwagę. Co do tego wszystkiego ma MIT i BSD, czyli określone warunki licencji. Jeżeli kontrybuujemy, dokonujemy tych wkładów własnych na rzecz określonego producenta, to możemy zastrzec albo przynajmniej zwrócić uwagę, czy znajdują się postanowienia dotyczące tego, na jakich warunkach producent będzie dystrybuował nasz kod, czy też produkt, który będzie bazował na naszym kodzie. Wtedy możemy być też jakby fair względem siebie, czy sprawdzić, czy nasz produkt open source'owy, jeżeli jesteśmy open source'owcami w stylu GPL, to czy to, co tworzymy, będzie dalej dystrybuowane na warunkach GPL, czy też będzie zamknięte. To też jest powszechna klauzula, w bardzo różny sposób modelowana, czego przykładem jest to nowość licencji open source'owej. I na zakończenie ostatnia kwestia, czyli to, od czego zaczęliśmy, czy podpisaliśmy umowę w przypadku, gdy